Cześć, to ja Andrzej. Teraz stoisko Suzuki i Suzuki jest dosyć ważnym stoiskiem w tym roku, bo Suzuki ruszyło. Ruszyło po prostu z buta i pokazali nowe modele. To nowy V-Strom 800, DL800 V-Strom DE. I dobra, nowy silnik, rzędowa dwójka, żadne zaskoczenie, ale V-ki zostają w gamie Suzuki, więc się nie przejmujcie. Rzędowa dwójka, mogę teraz kłamać, ale chyba nie, 84 konie, 78 Nm, 220 kg gotowy do jazdy, ale duże koło, 21 cali z przodu, 220 skoku zawieszenia z przodu, 220 mm skoku zawieszenia z tyłu, quick shifter góra-dół, kontrola trakcji ABS, który można wyłączyć z tyłu, ogólnie wszystko, czego potrzebujemy do fajnego adwenturowania i regulowane zawieszenie w pełni i aż se siądę. I pozycja, że można lutować. TFT wyświetlacz. 54900, czy jakoś tak. I to będzie niezła bitwa pomiędzy Suzuki a Hondą w tym roku. Według mnie motocykl, który naprawdę, naprawdę może się okazać petardą, bo wiemy o tym, że Suzuki przede wszystkim słynie ze świetnych podwoziów. Robią świetne podwozia, czyli ramy i zawieszenia. Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o tą pojemność. Bardzo mi się podoba, że niektórzy czytają z karteczki. A ja przetestuję, wtedy wam opowiem wszystkie detale, więc na razie szybko i na gorąco. GSX-8S, czyli silnik ten sam, co w DL-u 800, 84 konie mechaniczne. Dwa cylindry w rzędzie, czyli lekki naked bike o zabawowym charakterze, no bo wiem o tym, że te dwa cylindry w rzędzie robią robotę. Tak samo, pełna elektronika, quick shifter, góra, dół i tak dalej. Tutaj szkoda, nie wiem dlaczego nie ma regulowanego zawieszenia z przodu i od razu jest mi troszeczkę smutno. No i ta pompa wygląda dość tak siermiężnie, ale sam motocykl sam w sobie powinien być naprawdę w porządku do jazdy, bo tak jak mówię, zawsze Suzuki, zawsze jest ten sam temat. Te motocykle po prostu prowadzą się petarda. Co ciekawe, w ofercie wciąż zostaje SV650. Ja się śmiałem, że to jest tak. Wszyscy robią te naked bike'i, takie wiecie, trochę stylowe, trochę klasyczne. Ludzie próbują MT-07, różne wersje. Tak się to czekałem, a i tak wciąż ludzie się znajdują, którzy doceniają SV650. Naked bike z V-ką, po prostu petarda. To nie mogę się doczekać testów i będzie jeszcze niezła bitwa z Hornetem, bo tu mamy po prostu 1-1 konkurentów tutaj. No, a tutaj takie jeżdżące dowody na to, że Suzuki potrafi robić genialne motocykle, które genialnie się prowadzą, ale nie do końca czasami podejmują dobre decyzje, bo za nami historia. Ostatni motocykl MotoGP w Suzuki, ostatni motocykl Suzuki w Mistrzostwach Świata Endurance. Suzuki już kiedyś się wycofało i wróciło. Teraz prawdopodobnie już do MotoGP nie wróci, a pan też jest zachwycony tym. Co jest najlepsze? Na koniec sezonu Rins wygrał dwa wyścigi, w tym finałowy w Walencji na takiej właśnie maszynie. Wielka szkoda, chciałem nawet odkupić, ale mu nie sprzedali. Smuteczek. Poza tym, z tego co widzę tutaj, to nowe malowania Hayabus, nowe malowania Katany i 125. One naprawdę tak robią. Silniki 125, Suzuki to są jedne z moich ulubionych 125 w ogóle. One się kręcą i działają tak jak takie małe silniki motocrossowe. I mega się cieszę, że GSX-R125 i GSX-S125 wracają do oferty, bo w mojej ocenie to są jedne z najfajniejszych 125 w ogóle, jakie można sobie kupić. A co dopiero mówić o początku przygody z motocyklami. Więc petarda, sam znowu wezmę je na testy i będę robił na prostej, w zakrętach, na gumie, wszystko. Petarda. Chodźmy jeszcze dalej, bo jest jeszcze trochę ciekawych rzeczy. Zapomniałem o jakże to kluczowej informacji. Suzuki bardzo to podkreślało, więc może to warto powiedzieć, że ten silnik ma dodatkowy wałek wyrównoważający. To jest innowacyjne rozwiązanie, więc nie wiem, czego się spodziewać. Że mogę się spodziewać gładkiej pracy dwucylindrowego silnika, co może być spoko. I nie, to nie jest materiał sponsorowany. Naprawdę, jeżeli oni tak mówią o tym, to może rzeczywiście o tym trzeba myśleć. Bo może to coś zmieni. A teraz największa niespodzianka. Tam. Mogę tylko wsadzić łeb, że jak zwykle wszyscy ciągną się na historii, czyli wszystkie DL-e nowe
wiecie, nawiązywanie do Derbiga, Dakar, wszyscy tylko Dakar. Ale patrz, jaką ma fajną chromowaną boczną stopkę. Największa chromowana boczna stopka, jaką widziałem. Royal Enfield by nie pogardził. I to jest największa niespodzianka. Wiecie, ja mówiłem już wcześniej o tym, że dwucylindrowe Suzuki pozostają, ale miałem na myśli SV650. A okazuje się, że DL 650 Wistrom też pozostaje w ofercie. Czyli tamten będzie wersja DE z rzędowym silnikiem, bardziej terenowa, z większym kołem, a kochany Wistrom dwucylindrowy ciągle pozostaje w ofercie. No w ogóle dla mnie spoko. Ciekawe, jak długo zostanie w tej ofercie, ale jest. Dwa cylindry w rzędzie albo V, kto jak chce. Coś się kroi z tym DE. Tak uczepili się tego DE, bo to jest Wistrom 1050 DE. Już o nim mówiłem na targach w Intermocie, ale powtórzę jeszcze raz. Wistrom z dużym przednim kołem, poprawioną elektroniką, quick shifter, góra, dół, dwa cylindry, V-ka. Tak jak dla wielu jedyny prawilny układ do motocykli Adventure, czyli duża V-ka, mała V-ka, rzędowa dwójka w Nakedzie, V-ka w Nakedzie, suzuki piątki. Suzuki tak jakby chyba wraca do gry, a nawet chyba całkiem. No i kończę na skuterach. Patrzę na krosówki, ale w krosówkach nie ma żadnych zmian. W skuterach są takie zmiany, że Burgman zostaje, ale mamy też Burgmana 125, adres 125 i coś, co się nazywa Avenis 125. Czyli po prostu skutery 125, Suzuki też wracają do oferty i spoko. 125 nigdy za wiele, do wyboru, do koloru, kto jakie chce. I tyle. Idę na kolejne stoisko, a wy szukajcie kolejnych filmów z kolejnymi stoiskami, bo w tym takie podzielimy, że każdy producent tam, gdzie się zatrzyma, będzie miał osobny po prostu film. I tyle.